Witam Was w moim pokoju gamingowym. Jak doskonale wiecie, w listopadzie tego roku przechodziło one niemałe zmiany. Było tu malowanie, składanie nowych mebli, cięcie blatów czy instalacja oświetlenia Philips Hue. Zróbmy jednak dla niego coś więcej. Złóżmy specjalnie dla tego pomieszczenia zestaw komputerowy z LEDami RGB, które ponoć tak wszyscy kochamy. Już od kilku dni na moim biurku testowym goszczą pewne produkty, których elementem przewodnim jest oświetlenie LED RGB. Jest to m.in. podkładka Corsair MM800 Polaris o długości 260 i szerokości 360 mm. Jej powierzchnię pokrywają mikropory o niskim współczynniku tarcia, które służą dobrze zarówno myszkom laserowym, jak i optycznym. Przynajmniej tak twierdzi sam producent. Moim gryzoniem został Corsair Glaive RGB z trzema w pełni konfigurowalnymi strefami podświetlenia, przełącznikami Omron i sensorem optycznym PMW30. 367. Mysz możemy w pełni spersonalizować do chwytu, jaki preferujemy. Stanowisko gracza nie mogłoby się obejść bez stojaka na słuchawki, eleganckiego z możliwością podpięcia dwóch urządzeń USB trzeciej generacji, które idealnie wpisuje się w obszar działalności Corsaira z podświetleniem LED. Na stojaku w chwili spoczynku mieszczą się bezprzewodowe słuchawki Void Pro, szalenie wygodne, które jednak głównie wykorzystamy w grach komputerowych. Na uwagę zasługuje ich jakość wykonania, no i jakże inaczej delikatne, widoczne z profilu podświetlenie loga firmy. O ile w Void Pro LEDy są tylko dodatkiem, tak już na klawiaturze K95 Platinum widać je prawdopodobnie z kosmosu. To bez wątpienia moja ulubiona klawiatura na świetnych przełącznikach Shure MX Speed z masą makr i do bólu wygodną podkładką. Okej, cena robi swoje, ale da się ją wytłumaczyć pod pewnymi względami. To, co widzieliście przed chwilą na biurku, to tylko peryferia gamingowe. Ale z czego będzie się składał komputer? Sami zobaczcie. Podstawą jest duet Intel Core i7 8700K i GeForce GTX 1060 wersji Extreme od Gigabyte'a. Mowa o procesorze i karcie graficznej. Traktujcie ten komputer jako zestaw pokazowy, w którym karta graficzna może być w każdej chwili zmieniona. Kolejnym elementem jest zaledwie 32GB pamięć Corsair Vengeance RGB o taktowaniu 3333 MHz. Uwaga, bazuje ona na świetnych modułach Bida i Samsunga. Długo szukałem odpowiedniej płyty głównej. Wreszcie wybór padł na rozświetlonego LEDami Aorus Gaming 5 od Gigabyte'a. Płyty bazującej na układzie Intel Z370. Zestaw dopełni SSD o pojemności 480 GB serii Force LE oraz zasilacz RM850X, który już był widoczny na kanale m.in. przy projekcie Silver Strix, mojego osobistego zestawu komputerowego. LEDów nie zabraknie na chłodzeniu wodnym H100i oraz w samej obudowie Crystal 460X. Plan jest taki, by różnokolorowe śmigła LL120 zamontować wszędzie tam, gdzie jest na nie miejsce, ale o tym więcej już za moment. Całość naszego świątecznego LEDowego zestawu wieńczy akcesorium w postaci pasków LEDowych Lightning Note Pro oraz moduł spinający wszystkie wentylatory Corsaira o nazwie Commander Pro. Z tak bogatym wyposażeniem mogę przejść do punktu kulminacyjnego tego odcinka, czyli montażu podzespołów. Czas start! Pojawił się mały problem, nie mogę zamontować chłodnicy na topie, ale no to nic, przeniosę ją w takim razie na front. Niektórzy wolą taki sposób ułożenia AIO.
No, God! No, God, please, no! 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 Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że będę tak długo składał ten zestaw komputerowy. Do momentu układania kabli wszystko szło w miarę okej. No może oprócz tej chłodnicy. Ale potem nastąpiło spojrzenie na ciemną stronę mocy i po prostu ogarnęło mnie przerażenie. Na szczęście po kilkudziesięciu minutach boju, bez specjalnego patrzenia na poprowadzenie przewodów, wszystko udało mi się zamknąć w obudowie. Zostało jeszcze przyklejenie pasków LED-owych, podłączenie ich do Commander Pro i złożenie peceta można uznać za zakończone. I teraz zobaczcie efekty tej pracy. A jest na co patrzę. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Zarządzanie oświetleniem komponentów Corsaira rozdzielono na dwa programy. Pierwszym z nich jest Corsair Link, w którym regulujemy pracę wentylatorów, pasków LED-owych, pamięci operacyjnej oraz chłodzenia wodnego. W opozycji do niego stoi oprogramowanie Utility Engine, odpowiedzialne za zarządzanie peryferiami gamingowymi, myszką, klawiaturą czy słuchawkami. Link jest do bólu prostą aplikacją, ale chyba tego oczekują właśnie od niej użytkownicy. Pierwsza zakładka programu przedstawia informacje o najważniejszych parametrach pracy komponentów, ich temperaturze, stopniu obracania się wentylatorów, czy o nominalnych napięciach. Nas jednak interesuje sterowanie LEDami. W tym celu udajemy się do zakładki Configure i szukamy wykrytego wcześniej paska LEDowego bądź wentylatora LL120. Klikając na ikonkę przenosimy się już do szczegółów pracy diod. Sterowanie źródłami światła rozdzielone jest u mnie na dwa kanały. Pierwszy odpowiada za paski LEDowe, drugi za 6 wentylatorów LL120. No i od tego miejsca zaczyna się prawdziwa zabawa. Użytkownik zaledwie dwoma kliknięciami jest w stanie dokonywać cudów z wentylatorami Corsaira. Liczba trybów, dostępnych rodzajów podświetlenia, kolorów czy innych opcji jest na tyle duża, że nawet najbardziej wybredna osoba w stosunku do LEDów Corsaira nie będzie miała powodów do narzekania. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jaki tryb świecenia najbardziej Wam przypadł do gustu. Ja osobiście upodobałem sobie tęczową falę, proszę tylko bez skojarzeń, Pong, Arc oraz tryb sekwencyjny. W tym odcinku zobaczyliście, jak funkcjonuje zestaw LED RGB od Corsaira. Nie tylko ten dotyczący zestawu komputerowego, oświetlenia, pasków LEDowych czy też wentylatorów, ale także peryferii gamingowych, czyli myszki, klawiatury czy chociażby słuchawek i stojaka dla nich. Tych elementów jest naprawdę całe mnóstwo, które są zgodne z systemem Corsaira i to się chwali, ale oprócz tego, że robi to piorunujące wrażenie na stanowisku dla gracza czy też w samej skrzynce, tak niestety ten system jest dosyć drogi, bo za trzy elementy, wentylatory, paski LEDowe, a także te akcesorium w postaci Commander Pro zapłacicie ponad 1000 zł. Jest to kwota wręcz nieprzyzwoicie wysoka, no i to sprawia, że ten produkt jest głównie kierowany do osób majętnych lub takich, które po prostu kochają LED RGB i nie wyobrażają sobie bez nich pracy na komputerze. Takie osoby się znajdą oczywiście, natomiast w większości przypadków odpowiedź będzie przecząca i na pewno nie zakupicie takiego zestawu, a przynajmniej już całego setu w postaci właśnie tych wentylatorów, gdzie jeden zestaw składający się z trzech śmigieł kosztuje ponad 400 zł. Jak mówię, jest to droga zabawa. Nie można jednak odmówić jednego temu systemowi. Jest on szalenie wygodny w obsłudze. Nie mamy na obudowie żadnych przycisków, którymi możemy zarządzać tymi LEDami. Wszystko jest skupione w dedykowanej aplikacji Corsair Link bądź Corsair Utility Engine. I to jest naprawdę mega. Powiedziałbym więcej. Różnorodność świecenia.
tryby oświetleniowe. Tego jest naprawdę całe mnóstwo i prawdę mówiąc, no, nie zliczymy iloma różnymi konfiguracjami mogą świecić się te wentylatory. Możemy nimi osobno zarządzać. Możemy wybrać tryb adresowalnych diod, czyli ta tęcza właśnie. Jest to naprawdę fascynujące w jakiejś mierze, szczególnie dla fana LEDów RGB. Więc jak mówię, jest to produkt premium, za który trzeba sowicie zapłacić, ale za to otrzymujemy coś, czego nie otrzymamy od innego producenta. I może na tym się zatrzymajmy. Oczywiście system ten nie jest idealny, ma on kilka wad. Prosiłbym wręcz Corsaira o wprowadzenie jednego programu do zarządzania całym systemem oświetleniowym, czyli Corsair Link, który także zarządza oświetleniem peryferii gamingowych. No i także chciałbym, żeby było mniej tych przewodów kabli, które prowadzą od wentylatorów do całego tego systemu. Gdybym nie miał Commander Pro, nie wiem szczerze mówiąc, jakby to wszystko wyglądało. Więc ma on pewne minusy, ale jeśli chodzi o wrażenie wizualne, absolutna miazga. Dajcie znać, jak oceniacie ten system. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Mówił Lipton i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Morele TV. A jeżeli nie pojawiłbym się na kanale przed świętami, to wszystkiego dobrego. Spokojnych i wesołych świąt. Bożego Narodzenia. Pa, pa.